Najstarsza lokomotywa na świecie, Puffing Billy, z roku 1814. Tutaj siedział palacz i dorzucał do pieca z tego tendra. To był wielki kocioł. Ten tłok napędzał mechanizm, który znajdował się pod spodem lokomotywy, pomiędzy kołami. Tutaj siedział drugi członek załogi parowozu, który prawdopodobnie regulował ciśnienie w kotle. Zwraca uwagę szeroki rozstaw szyn na oko 1,70 m, 1,80 m.